Jak leci? Samo dzień dalej. Plastik jest z tobą. Mam dla ciebie zajebistego... Piątka na trzecim. Jak babcie klaska śmiga jak kawalala. Bo ostatni pewniaczku byłem w plecy tygodniówki. Tym razem jest inaczej. Jest 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. To jasne. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie pożałujesz. O co ci chodzi? Nigdy nie robisz, co każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. No wow. Nawet wazeliniarskie przeprosiny ci mi grali? Te łby z Cyberlife o wszystkim pomyślały. Trzymaj. No. Dzięki, Gary, zgodniałem. Nie zostawię mi go tu. Nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Widzisz? Ten Pedro proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstawił? Tak. Pański posiłek przekracza normę kaloryczną o 40% i zawiera za dużo cholesterolu. To bardzo zła dieta. Wszyscy na coś umrzemy. Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty, czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez szosę? Bo by cię rozsmarowali. A ja nie lubię wypełniać protokołów zniszczeń. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Wróć. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to też zjebał. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czytasz mi w myślach. Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komet, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu
Pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Dokładnie. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Być! Chryste, panie, jak tu capi! No i gówno z tego będzie. Goście zmył.
dajcie mi powietrza. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba... Notes. Ale nie odczytam go. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. W zlewie jest jego dioda. Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Jezu! Nienawidzę ich! Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Elektroniczne książki nie da się powołać. Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go!
Kurwa! No kurwa! Był w garści! I chuj! To moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Ty, Connor. Nic.